Dobra, ja rejestrację włączyłem. No tak, no i doszło mnie i wiem, bo i Krystian był, i Krzysiek wspomagał i tak dalej, że już niektórzy z was mają sprzęt, Olo to ma sprzęt na pewno, reszta będzie miała, w związku z tym chcieliście wyjść na pole i z tym walczyć, w związku z tym robimy szybki przeskok i na razie zostawię wam tą ciężką całą teorię na następny wykład, a zrobimy szybki przeskok do praktyki, oczywiście ona też jest online, odnośnie jak się wziąć za ten ground handling i za to skrzydło. Ok? No. Także zaczniemy od tego, jaki mamy, powiedzmy, co chcemy osiągnąć. No. Chcemy osiągnąć, żeby to skrzydło leciało. Leciało, czyli powiedzmy na tych linkach mamy któregoś z nas i on sobie tu leci. Ok. Ale sytuacją wyjściową jest to, że mamy tutaj powiedzmy ziemię i ta szmata tutaj leży w jakiś mniej określony sposób. Teraz szybciutko przejdziemy od tej sytuacji leżącej szmaty do już tego, co żeśmy osiągnęli. Jeszcze raz zaznaczę, to jest moja zupełnie nowa metodyka, dlatego że dotychczas i ja, i wszystkie inne kursy polegały na tym, że naukę startu się rozdzielało na różne starty. Taki, siaki, traki, faki. Skutkiem tego było, że kursanci po pewnym czasie, jak już byli sami ze skrzydłami, przyzwyczajali się albo wybierali sobie jeden rodzaj startu i uważali, że ok, on będzie uniwersalny do wszystkiego. No i im tłumaczenie, że start zależy od warunków wiatrowo-terenowych, taki trzeba dobrać, już nie trafiało. W związku z tym ja wymyśliłem tą metodykę podejścia do skrzydła w ten sposób, że w ogóle nie mówimy, co pilot robi i gdzie jest ziemia. My mówimy, co się dzieje ze skrzydłem. I dlatego tak zacząłem. Ok, czyli mamy tu skrzydło. Następna faza jest taka, że ono już troszkę zaczyna się napełniać. Następna faza jest taka, że ono jest napełnione, ale staje nam w tej pozycji. Tutaj już powolutku wchodzi w ślizg i już mamy to docelowe. I to się dzieje zawsze. To znaczy, bez względu na kierunek, na teren, bez względu na to, czy to jest ręcznie, znaczy, czy to jest wolne latanie, czy to jest z napędem, po prostu tak się dzieje. I macie doprowadzić do sytuacji od leżącej szmaty poprzez wypełnianie go, napełnianie, przejście strefy oporowej i pójście tu w ślizg. Oczywiście tu skrzydło nabiera rozpędu. No, tu leży trupem, prawda? Tutaj ma jakąś niewielką prędkość. Tu już ma większą. Tutaj już ma całkiem niezłą. A tu praktycznie już ma taką pytę, że ono by chciało lecieć. Ok, ale pilot musi się zrównać z nią, prawda? No, teraz co się dzieje i jak to wykonać? Niewykluczone, to znaczy my zakładamy, że mówimy o samej czaszy. Ją napełnia i uzupełnia w ruch te strugi powietrza, które zaistniały. Dlaczego ja mówię zaistniały? Dlatego, że to jest ciągle taki rodzaj pomieszania i prędkości wiatru i naszego ruchu. I dlatego nie możemy rozpatrywać tej sytuacji względem, jak to wstaje, względem tylko prędkości wiatru, ani tylko prędkości czaszy. Nie będziemy tego komplikować, w związku z tym mówimy tylko i wyłącznie o tym, co uderza. Czyli ten cały proces, gdyby on był od ziemi aż do góry, to on może też się odbywać gdzieś tam daleko. Czyli ono się cofa. Dlaczego?
bo do ruchu dodany była bardzo silny wiatr i wtedy on nas ciągnie. Albo może być to wszystko do przodu. Dlatego, że od tej linii, jak to przebiegnie, ta linia zależy od tych warunków wiatrowych. W związku z tym uwolnimy się od tego i nie będziemy o tym myśleć. Dostosujemy. My mamy co zrobić. Z tej pozycji dojść do pozycji tej. Teraz tak, co tu się dzieje? Wiadomo, że ta paralotnia, ona jest przywiązana linkami. Nie możemy jej ani podeprzeć od tyłu, ani popchnąć. Możemy ją tylko pociągnąć. W związku z tym my ciągniemy tą jej dolną warstwę. Ona ma tu wlot, owszem, i dzięki temu ruchowi po tym łuku napiera tym wlotem i się wypełnia. Tu oczywiście jest taka ciekawostka, bo okazuje się, że tak naprawdę to ona się wypełnia od tyłu, czyli ta część przednia, ona jest tu jeszcze naciągana przez linki, a ta już fajnie się pompuje w kształcie balona. No to znowu mamy Bernoulliego. Po prostu te strumienie, które wpadają bardzo szybko, one zaciskają te komory, dlatego że tam jest niższe ciśnienie. Dopiero jak one sobie dojdą do góry, to się wypełnia. I jak sobie obejrzycie w zwolnionym tempie, szczególnie ten film z testu, gdzie ja testowałem, gdzie jest na wprost, to co się okazuje, że podczas podniesienia tego skrzydła ona nie wypełnia się od przodu do tyłu, tylko od tyłu do przodu, prawda? No, ale to jest taka, powiedzmy, taka techniczna sprawa. Co nas interesuje, to te fazy. Więc tak, to jest bardzo ważne tu, w tej fazie, sposób, w jaki ciągniemy te linki. Dotychczas było tak, że ciągnęło się tylko linki A, dlatego że skrzydła, to nie bardzo mam gdzie narysować, ale to później to jeszcze rozrysuję. One miały bardzo długie to żebro i odległości między rzędem A i B i C, te odległości były dość znaczne. W związku z tym, jak się ciągnęło A, może się tu zmieszczę jeszcze, jak się ciągnęło A, to ta szmata się łamała w tym miejscu, gdzie było A i tu było A, znaczy tu było A, tu było B. I tu już się nie pompowała, dlatego że ona była złamana, bo ciągnęli A. Prawda? No. W związku z tym chyba to pierwszy Dudek wymyślił, że najpierw trzeba tym skrzydłem uderzyć ciałem. Co to znaczyło uderzyć ciałem? To znaczy, żeby wszystkie te linki, które idą, uderzyły jednocześnie. I stąd na tych moich filmach ta moja kampania, żeby nie ciągnąć rękami do przodu taśm A, dlatego że ciągniemy tylko A, to się tu załamuje i ta reszta się nie chce napełniać. Wynikło to z tego, że obecne skrzydła mają duże wydłużenie, czyli odległość między A, B, C jest mała. Stare skrzydła miały dużą odległość. W związku z tym, jeżeli wypompowało się między A i B, ok, to później się przepompowało. Natomiast teraz te wąskie skrzydła, takie na przykład jak ma Krystian, o dużym wydłużeniu, to tam jest zaledwie no 40 cm, 35. W związku z tym, jeżeli pociągniemy A i zamkniemy, to skrzydło już się nie wypełni. Znaczy ono będzie walczyć, no ale będziemy biec 150 metrów, żeby ono się napompowało. I dlatego ja będę usilnie was uczył, żeby najpierw wszystkie linki zapracowały razem. W pozycji, kiedy jesteśmy w stronę skrzydła, to jest zupełnie naturalne. Bo co? No, trzymamy sobie za taśmy A, ale cofniemy biodrami, troszkę te taśmy A tam podciągniemy, tam 10-15 cm, ale głównie uderzamy biodrami. No i na ogół w pozycji do skrzydła to jesteśmy, kiedy wieje. W związku z tym to wszystko się dzieje samo, tam nie ma żadnej pracy, prawda? No. Natomiast kiedy startujemy przodem, to skrzydło jest za nami, a mamy taśmy A, bo instruktor powiedział taśmy A w ręku, no to w takim razie naturalnym ruchem jest, że te ręce mamy tu, prawda? No. A tymczasem to trzeba tak zrobić, żeby pierwsze uderzenie, czyli tak zwany pełen opór skrzydła, poszedł na wszystkie linki. Dlaczego? Dlatego, że wtedy dolna warstwa jest ciągnięta i skrzydło zasysa powietrze na całej objętości.
i później już bardzo szybko się wypełnia. Ja to będę pilnował i będę to korygował. Nie przejmujcie się, bo to jest normalne, że się te błędy robi przy tym starcie i tak dalej, i tak dalej. No i teraz jest druga sprawa, bardzo ważna. Fazy. Jak ono tu leży, no to leży. Tu zaczyna się podnosić. I w momencie, kiedy jest tak do nas, to ma największy opór w stosunku do strug. Jeżeli nic nie wieje, to my tego nie zauważymy. A jeżeli wieje cokolwiek 2-3 metry, to tu dostaniemy uderzenie. A jeżeli wieje 4-5-6 metrów, to dostaniemy potworne uderzenie, naprawdę duże. W związku z tym, w wyniku ewolucji, ludzie zaczęli się odwracać do skrzydła. No bo jak jest się tyłem i ktoś nas pociągnie do tyłu, no to jest to raczej bardzo trudna pozycja. Ale niemniej jednak jeszcze będziemy o niej dyskutować. W związku z tym mamy tą fazę uderzenia i powiem wam, prawie we wszystkich metodach stawiania skrzydła mamy tą fazę. Dlaczego mówię prawie? Bo jest tak zwana kobra. Kobra to jest takie stawianie skrzydła, gdzie nie ma tej fazy. Dlaczego? Bo nie stawiamy pod wiatr skrzydła, tylko bokiem do wiatru i ono komora po komorze wchodzi w pracę i robienie siły wyporu. Jest całkiem bokiem. Nie będziemy teraz tego rozpatrywać, bo nie jest to tak bardzo istotne, ale możecie sobie przyjrzeć, zobaczyć na YouTubie Cobra Launch, czyli startowanie kobrą i ono jest dziwaczne. Dlaczego ten facet stoi bokiem do wiatru? Chodzi o to, żeby ominąć tą strefę uderzenia. Niemniej jednak w paralotniarstwie to się nie przyjęło. To jest taki bajer. To jest taki bajer i praktycznie jest nieużywany. On może być używany w bardzo szczególnych warunkach, kiedy gdzie nie ma gdzie rozłożyć tego skrzydła na długość linek. To jest 8-7 metrów, także czasami powiedzmy na wybrzeżu gdzieś tam jak jest deptak, ludzie sobie chodzą po klifie, bo jest deptak i zobaczycie, że ludzie nie mają gdzie glajta tam rozłożyć. W związku z tym startują kobrą. Oczywiście jest to bardzo trudny start i startują to naprawdę ludzie, którzy przed tym to godzinami, dniami ćwiczyli, prawda? I wtedy są w stanie, dlatego że nie rozkładają go w osi wiatru, tylko pod kątem 90 stopni, bokiem do wiatru, czyli wzdłuż tego chodnika, który idzie sobie po tym klifie. To wygląda bajerowsko, ale zejdźmy z tego tematu, bo to nie jest najważniejsze. No jeszcze dorzucę. Kto uwielbia start kobrą? Kajtowcy. Kajtowcy praktycznie tylko kobrą startują. Dlaczego? Bo ich linki to jest 25 do 40 metrów. I jak on przychodzi na miejsce startu, to nie ma gdzie tego rozciągnąć. Wzdłuż wybrzeża i plaży tak. Ale w głąb nie, bo albo krzaczory, albo parking i tak dalej, i tak dalej. Poza tym kajtowcy nie lubią tego momentu uderzenia, kiedy ich skrzydło, ich latawiec jest w pełnym oporze. Natomiast stawiając kobrą, tego nie ma. No niemniej jednak, jak ja obserwowałem na rewie starty kajtowców, to z zasady ktoś pomaga. Dlaczego? Bo ten start jest bardzo trudny samemu, a kajtem jest jeszcze bardziej trudny. W związku z tym, jak się szkoli kajtowców, to z zasady jest, że ktoś cię startuje. No i jest takie bardzo socjalne, bo tam zbierają się koledzy, jeden drugiego startuje i tak dalej, i tak dalej. Nieważne. W każdym razie dla nas co jest ważne, że jest ten moment oporu. I ten moment oporu musimy przejść. Tak jak mówię, jeżeli mamy warunki zero wiatru, no problem. Problem się zaczyna, jeżeli mamy bardzo silne strugi, dlatego, że one nas ciągną. I stąd później ta ewolucja odwróconego startu i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście jest później taki efekt, że jak w tym dużym oporze i przy tym silnym wietrze to wyjdzie do góry, to pracuje od razu, to skrzydło pracuje od razu. To znaczy w momencie, jak my go bujniemy, to ono nie będzie czekać, aż my się tam odwrócimy czy coś zrobimy. Po prostu nas wyrzuci do góry od razu. No i niektóre lektury, to znaczy te, które są, no, Dudek Włodarczyk, ewentualnie, no jakieś tam, no nieważne, te lektury mówią, że jest to błąd. Dać się wyrwać jest to błąd. Natomiast ja twierdzę,
że jest to fantastyczny start, naprawdę, ale do tego jeszcze sobie wrócimy. Możecie sobie obejrzeć moje dywagacje, moje filmy i moje walki na temat właśnie tej alpejki przez duże A, dlatego, że to uderzenie sprawia, że jak idziesz do góry, to nie lecisz do przodu, bo po prostu jest tak potwornie silny wiatr, że idziesz do tyłu, a idziesz do tyłu, a jesteś w pozycji do glajta, czyli to nie przeszkadza, ale nieważne. Dobra, w każdym razie mamy tą fazę i tą fazę musimy przejść. I tak jak mówię, względem powietrza, czyli względem przestrzeni, to zawsze jest to samo. Tak, do góry, opór, wchodzę w ślizg, jestem w ślizgu. A teraz zaczną się problemy, ponieważ względem ziemi to się odbywa właśnie różnie. Czyli jeżeli mamy zero wiatru, to my stwarzamy te strugi i cały ten ruch, on nie jest po łuku, tylko leci do przodu. Jeżeli mamy słaby wiatr, powiedzmy prędkość tam 2-3 metry, to jest tak jak na naszym rysunku. Jeżeli mamy powyżej 4-5-6 metrów, to to napełnianie i wejście w ślizg odbywa się nie tak, tylko tak, gdzieś tam faceta pociągnęło, prawda? No. Ja będę Was uczył startować głównie przodem, dlatego że uważam, że jest to najlepsze panowanie nad skrzydłem. Oczywiście zademonstruję, opiszę i jak będziemy mieć kontakt, to tak samo będę Was uczył startu z obrotem. Dlatego, że czy ktoś to lubi, czy nie lubi, to nie znaczy, że ma tego nie umieć. Proszę bardzo, później będziecie to stosować. Natomiast jeżeli wejdziemy w zakresy pracy prędkości wiatru, to przodem możemy startować prawie do 6 metrów. 6 razy 3, no to jest 18, 20, prawie 25 km na godzinę. Możemy. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy będziemy to stawiać i to skrzydło nas ciągnie, my nie stawiamy oporu, tylko robimy 2-3 kroki do tyłu. A z aerodynamiką jest taka zasada, że jak postawimy opór, to skrzydło będzie miało ogromną siłę. No, ta siła jest, powiem Wam, to potrafi przesunąć, zatrzymać samochód, który holuje paralotnie. Natomiast wystarczy ulec trochę skrzydłu i nagle ta siła mięknie, bo ona jest jak traktor. Ona jest mocna, duża ta siła, ale powolna. I przy manewrowaniu, przy ground handlingu zobaczycie, że Wy z tym skrzydłem walczycie na siłę. Mówimy o warunkach dość dużych prędkości wiatru. Natomiast jeżeli podejdziecie do tego wiatru, do tego skrzydła, ruszycie w stronę z wiatrem w plecy, to nagle ta siła maleje. I to jest jedna z metod panowania i kontroli skrzydła. Umieć wiedzieć, na ile mi ten opór jest potrzebny, bo ten opór jest potrzebny, żeby postawić skrzydło, a na ile on jest za mocny. On już jest za mocny, on mnie przewróci, będzie mnie ciągnął. No to wystarczy, że wyjdę do przodu 2 kroki i to skrzydło mdleje. Ono już jest opanowane, prawda? No i to będziemy zaraz sobie omawiać w ground handlingu. Ok. Teraz tak, żeby było jasne, to ja Wam dokładnie rozrysuję. I bardzo często będziemy sobie do tego wracać. Teraz taka nominalna, przeciętna paralotnia, ona jest leciutko przygięta przy bokach, później jest wypłaszczona i później jest przygięta. No ma pewną grubość, ma swoje komory i te linki, oczywiście one są poprzez galeryjki, ja to uprościłem, one się schodzą do naszego paralotniarza. I to, tak jak patrzymy na paralotnię, tak wygląda paralotnia w czasie lotu. I tak ma wyglądać skrzydło przygotowane do startu. Czyli tu mamy pion, kładziemy ją na ziemi w tej pozycji i mamy klienta, który patrzy w stronę skrzydła. Tu jest skrzydło rozłożone. Tu jest leciutko poprzyginane
i tak dalej, i tak dalej. Ale ogólnie krawędź natarcia jest rozciągnięta bardzo ładnie, ona nie jest zmięta, jest rozciągnięta, wlotami do góry leży sobie na plecach. Reszta materiału jest w ten sposób ułożona. No. Zaraz będziemy rozmawiać, jak to układać względem osi wiatru i względem ziemi i jak sobie radzić z tymi linkami. Okay? No. Teraz, żeby przejść do linek, powiem Wam, jak bardzo ważne jest to, co mamy w plecaku. Bo w zależności od tego, co wyjmiemy z plecaka, to mamy na startowisku. Bo owszem, jak przyjdziecie sobie na łąkę swoją własną, to możecie tam siedzieć sobie godzinę i się z tym pieprzyć. Natomiast jak przyjdziecie na startowisko i dłużej niż, powiedzmy, przyzwoitość, czyli 5, 6, 7 minut będziecie przygotowywać skrzydło, to zaczną się bardzo denerwować wasi koledzy. No, reakcje są różne, zależy od różnych startowiska. Dlatego, że zajmujecie im to miejsce startu. Na co ma wpływ, jak to skrzydło było złożone. Także pamiętajcie, to jest pozycja, kiedy ono jest przygotowane, prawda? Ale my do tego wrócimy. Dlatego, że to jest tylko taka malutka aluzja. Zacznijmy od tyłu. Jak składamy skrzydło? Więc przede wszystkim rozkładamy go na płask. Skrzydło mniej więcej wygląda tak, że ono jest bardziej zaokrąglone do przodu. Tu ma wloty. Czyli wyjmujemy to skrzydło u siebie w ogródku albo gdzieś w parku. Rozkładamy go w ten sposób. Następnie bierzemy linki i jeszcze nie wiemy, co się z nimi dzieje, ale jedna para taśm kładziemy tu. Tu się coś dzieje. Druga para taśm kładziemy tu. I skrzydło jest gotowe do klarowania linek. I teraz to, co powiem, jest bardzo ważne, dlatego będę to powtarzał wielokrotnie, żeby Wam się to wbiło do głowy. Powiem Wam, jakie są zasady, żeby się te linki nie plątały w przyszłości. Bierzemy dłonią za oczko tu jednej z tych linek, z tych taśm i nie puszczamy go do odwołania. I to jest zasada węzła. Jeżeli mamy sznurek, złapiemy za jeden koniec i za drugi, to nie wiem, jakbyście machali rękami, nie zrobicie węzła. Nie przeplotą się. Zawsze poplączecie, a jak rozciągniecie, to jest ta linka niesplątana. W związku z tym my się trzymamy tej zasady przy zabawie z paralotnią. Trzymamy dłonią tu, natomiast drugi koniec naszej prawie linki, on jest przymocowany do czaszy. I wszystko, co tu robimy z tym, trzymamy to za to oczko. Nie wolno nam tego rzucić, puścić i cokolwiek. I teraz tak, naprężamy sobie tą linkę. Tu się pokazują różne takie węzełki, niewęzełki i tak dalej, i tak dalej. I my musimy wyklarować, czyli oczyścić drogę między taśmą a glajtem. Mamy tylko dwa warunki. Zespół A, czyli do taśmy A, która idzie do wlotów komor, tu, do tego pierwszego rzędu, te linki mają być czyste, czyli naprężamy i patrzymy, żeby one nie miały węzełków. One tu później idą w jakieś galeryjki, tu później idzie jakoś tak, później znowu w galeryjki i tak dalej, i tak dalej, i tu do końca. Ma być A, ma być czyste. To jest jedno, trzymamy cały czas. Następnie przekładamy sobie to do drugiej ręki, tą taśmę i wyciągamy linkę, która idzie do sterówek. Ona jest tu, jest oczko, a pod tym oczkiem jest rączka. Wyciągamy nie rączkę, tylko nad oczkiem ciągniemy tą linkę i przy okazji, oczywiście jak ją za mocno pociągniemy, skrzydło od razu nam się wyokrągli. I zrobi się tak. I teraz tak, tu mamy wyklarowane A i mamy skrzydło wyokrąglone.
Jeżeli zrobimy to samo po drugiej stronie, to mamy skrzydło gotowe do startu. Nie przejmujemy się stanem linek B, C i D. Owszem, trzeba to podnieść do góry, bo one mogą sobie tam przechodzić. Jeżeli gdzieś jest wyraźny węzeł, a najczęściej tam słomka zablokuje czy coś, to tak, to trzeba go odwiązać. To szczególnie pierwszy raz, zanim złożycie. Albo odwrotnie, powiemy, to jest pierwszy raz, zanim złożycie swoje skrzydło. To owszem, czyścicie, ale najważniejszy jest rządek A. To, że splącze się tam, jakiś węzeł się zrobi, to my go zobaczymy, jak podniesiemy te linki do góry. Ale jak to złożymy glajta i później go rozłożymy i przed startem będziemy przygotowywać, to klarowanie jest krótkie wtedy. Bo tylko naciągamy, klarujemy A, wyciągamy sterówkę na bok i później już się nie martwimy. Także to pierwsze, jak go kupiliśmy, czy przed sezonem, to tak, to możemy wszystkie linki sprawdzić. Jeżeli podchodzicie do linek, to podchodzicie po zewnętrznej, ale cały czas trzymacie tą taśmę. Nie wolno jej zostawić na ziemi. Dlaczego? Bo ona może wskoczyć między linki, a jeżeli się przeplącze, to ta zasada węzła już nie obowiązuje. Jak się przeplącze, to już macie parę godzin roboty. Naprawdę. Bo znaleźć, jakim kombinacjom trzeba wrócić, to już jest kupę roboty. Także jak uda wam się to wyklarować i to już jest czyste, to starajcie się nigdy tej taśmy nie puścić. Okej, okay, no i teraz żeśmy to przygotowali, no dobra, ale chcemy się wziąć za drugie. Wtedy tą taśmą robimy taki rzut w stronę glajta, ale trzymamy cały czas tą taśmę prawą. I to nam się tak, powiedzmy, zrzuca, ale mamy tą taśmę, tak? I kładziemy ją dużo wyżej niż rozciągnięte linki. Ale zasada jest taka, żeby jej nie położyć powyżej linek. Powyżej to znaczy, no powiedzmy, uważajmy, że to jest stok, także to jest góra-dół. Żeby ta taśma nie leżała tu. Dlatego, że jest później ryzyko, jak będziemy poprawiać wloty, że pociągniemy i ona wpadnie w linki. Natomiast jak ona jest poniżej, to te linki najwyżej się naprężą. No i robimy to samo. To samo robimy z tej... z tego, czyli powtarzam, dla sportu już po prostu naprężamy linki A, sprawdzamy, czy nie są poplątane linki A z czymś tam na węzły, klarujemy tak, żeby z nich spadły wszystkie C, B i tak dalej, i tak dalej. Następnie wyciągamy tą sterówkę na bok nad rączką, rzucamy ją na bok. Jeżeli to jest wszystko wyklarowane, to znowu to naprężamy i trzymając cały czas tą taśmę, też rzucamy w tą stronę. I teraz ten układ tych dwóch taśm, jakie kładziemy, powinien być idealnie w osi skrzydła. Ok, no i co dalej? Natomiast skrzydło całe musi być idealnie w osi wiatru. Jeżeli jest jakiś podmuch, nawet najlżejszy, musi być idealnie, dlatego że mamy oś stoku. Osią stoku jest, powiedzmy, jak puścimy piłkę i ona się będzie toczyć, to jest oś stoku. Nie zawsze ona jest prosta, czasami pójdzie w dół, dlatego że dalsza część stoku może być lekko przechylona. Ale nas interesuje te pierwsze 20 metrów. Oś stoku. Także pierwsze jest oś wiatru. Jeżeli tego wiatru nie ma, oś stoku. Natomiast jeżeli wieje, to koncentrujemy się na osi wiatru. Oś stoku jest nieistotna, dlatego że pierwsze uderzenie musi być idealnie w osi wiatru. A później będziemy kombinować, czy skręcimy w dół stoku, czy pójdziemy po skosie i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, to rozłożenie do startu to jest skrzydło w osi wiatru, jeżeli jest, a jeżeli nie jest, to jest w osi stoku. Ok, teraz tak, jeszcze o starcie sobie pogadamy, to była taka leciutka aluzja. Wracamy z powrotem do naszego skrzydła, gdzie, pamiętacie, ono było rozłożone na płask.
Czyli było tak rozciągnięte, jak fabryka, powiedzmy, go zrobiła. I teraz tak, mamy tu wyklarowane te linki i tą taśmę z jednej i z drugiej strony. Jak go składamy? Przede wszystkim bierzemy tą taśmę i zarzucamy, żeby te linki tu wpadły na czaszę. I one wpadają na czaszę i nam się tu, mamy tą taśmę tu, kończy się nam to, prawda? I tak samo z tej strony rzucamy obojętne, to nie musi być żadna zasada i ta taśma jest tu. I teraz tak, te taśmy wystają tu, teraz tak, spotkacie się bardzo często na stokach, zobaczycie jak inni paralotniarze zostawiają na krawędzi spływu. I ja wam powiem, no będziecie robić jak uważacie, ale zaraz wam uzasadnię, że dużo lepiej jest nawet tu podejść, tak sobie powiedzmy, kopnąć tego glajta, wejść tutaj dwoma stopami, złapać te taśmy tak, żeby one nie wpadły między linki i zarzucić je, żeby one tu były, przy krawędzi natarcia. I żeby tu wystawały. Zaraz zobaczycie, zaraz wam powiem dlaczego. Ok, i teraz mamy dwa glajty. Jeden glajt to jest no 70% skrzydeł. Nie ma fishbin. Drugi, to co ma Krystian, są fishbiny. Ja wam powiem, ja uważam, że z fishbinami też można rolować. Natomiast bardzo popularne jest harmonikowanie. Ja wam najpierw pokażę rolowanie, na czym polega. Rolowanie polega na tym, że bierzemy tu za sam koniec skrzydła, za stabilizator i kładziemy go w środku. W związku z tym mamy coś takiego. To skrzydło nam się kładzie tak. OK? Ono zakrywa te wszystkie położone linki tutaj. I zaczynamy go składać, rolować tu wzdłuż, w tą stronę, w postaci takiego, tak normalnie jak na leśnie. I ono sobie tu aż się zroluje. I mamy tutaj zrolowane skrzydło z tej strony. OK? Teraz tu robimy to samo i patrzcie, wystaje nam końcówka. Prawda? No. Teraz bierzemy z tej strony i robimy to samo. Kładziemy całe to skrzydło tak i też go tutaj rolujemy, aż mamy tutaj te dwa, takie dwa naleśniki. Oczywiście pamiętajcie, że tu mamy krawędź natarcia i wloty, a tu z tej strony mamy krawędź spływu i one jest zamknięte. I wtedy te naleśniki nakładamy na siebie i zwijamy go takimi, powiedzmy, kwadratami do przodu, wyciskając powietrze w stronę wylotów, czyli w stronę krawędzi natarcia. Absolutnie nie można robić tego odwrotnie. Natomiast dlaczego ja mówię, że to harmonikowanie jest niezbyt dobre? Dlatego, że teraz w tej pozycji, jak on jest złożony, bo przy harmonikowaniu też powstają nam dwa takie naleśniki. No to nie są rolki, ale to zaraz wam opowiem, jak to się robi. I później to całość wkładamy do tego worka, do tak zwanej koncertiny, łamiemy ją na pół i na cztery i wtedy to powietrze nie ma gdzie wyjść. No i mamy kichę wielką, która jest dwa razy większa od naszego plecaka. W związku z tym my ją naciskamy i te wszystkie naciski idą i w materiał, i w szwy, co jest po prostu bardzo niedobre dla tego skrzydła. Owszem, możemy, jak pamiętamy, wyciskać koncertinę i składać go od tyłu w tym worku. Niemniej jednak to bardzo często się zdarza, że to powietrze nie bardzo chce wyjść, prawda? No. Trzeba bardzo na to zwrócić uwagę.
to nie ma znaczenia, że koncertina ma siatki i wypuszcza powietrze. To o to chodzi, że to jest zrolowane i jak to zaciskamy, to to powietrze wychodzi ze środka z komór. Nie na zewnątrz paralotni, że tam powiedzmy worek mu przeszkadza. Tylko z komór ma wyjść. No. I teraz patrzcie, jak mamy to wszystko zwinięte, to nam wychodzi taka paka. Oczywiście ona powinna być mniej więcej wielkości tam tego plecaka, czy miejsca na nią, czy tak jak przykładowo mamy duży fotel, tak jak Krystian sobie kupił, to jest wielkości wsadu do tego fotela i tak dalej, i tak dalej. I te dwie taśmy wychodzą na zewnątrz. Dlaczego to jest bardzo ważne, żeby te taśmy wyszły? Dlatego, że po pierwsze, gdyby one były przy krawędzi spływu i byłyby składane, to one by tam fruwały. I jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że znajdą sobie jakieś linki, z którymi się splączą i później je wyplątując znowu je mieszamy, znowu się splączą. No i mamy robotę. I wtedy na startowisku, jak wychodzimy, to nie mamy 2-3 minuty startu, tylko mamy godzinę rozplątywania za każdym razem i za każdym razem jest problem. I powiem wam, spotykałem się ludzi, którzy to regularnie ćwiczyli i uważali, że to tak ma być, no, że to się rozplątywuje. Natomiast jeżeli te taśmy są widoczne, to nawet jak włożymy do worka, do plecaka, to te taśmy są na zewnątrz i tak dalej. Ja już nie mówię o krańcowym przypadku, kiedy już latamy przy ostrych warunkach, przy szybkich wiatrach i naszym obowiązkiem jest wpiąć się w taśmy, zanim my rozłożymy skrzydło, bo nam wiatr zabierze po prostu i zrobi bajzel. Natomiast jeżeli one są w krawędzi spływu i on jest zwinięty, to musimy to skrzydło rozplątać, żeby znaleźć te taśmy, żeby się wpiąć. No i dmuchnie i na to skrzydło zabierze. Znaczy może zabrać, nie zabierze, ale w każdym razie zrobi ogromny miszmasz i tak dalej, i tak dalej. No i teraz wkładamy to do plecaka i odwrotnie, i przychodzimy na startowisko. Przychodzimy na startowisko, wyjmujemy cały ten bajzel, rozwijamy to złożenie i mamy dwie rolki. Normalnie musielibyśmy to rozciągać, walczyć z tym i tak dalej. Tymczasem my odnajdujemy jeden stabilizator i drugi stabilizator, pociągamy go w tą stronę, jednym ruchem skrzydło jest rozłożone. I świetnie ułożone są linki, nie zdążyły się poplątać, każda w swoim miejscu i tak dalej, i tak dalej. No, później pozostaje tylko wyciągnięcie taśmy, wyklarowanie A, wyrzucenie sterówki, wyklarowanie A, wyrzucenie sterówki, 60 sekund, 120 sekund, naprawdę, bez wyścigów, bardzo prosto, 2-3 minuty i mamy skrzydło gotowe do startu. Okej, no to już mamy sprawę, jak to rozkładamy, jak to składamy. Będzie to dla was istotne, dlatego że robiąc ground handling, no to skrzydło trzeba przygotować i tak dalej, i tak dalej. Okej. Dobra, teraz jeszcze może, przejdziemy sobie powolutku do ground handlingu. Okej, no jeszcze powiemy coś, no ale to przy ground handlingu powiemy sobie o wpinaniu. Więc ground handlingiem jest tak, przede wszystkim jeżeli mamy jedno skrzydło, no to nie mamy opcji, to ćwiczymy z tym skrzydłem. Tak jak, nie wiem czy wspominałem, ale to co niszczy paralotnie, głównie to jest ultrafiolet, czyli powiedzmy smażenie, ono czeka na start i tak dalej, i tak dalej. Ale też całkiem nieźle niszczy ciągnięcie skrzydła. Także jest kwestia, gdzie ten ground handling robimy. Jeżeli go zrobimy na takiej powierzchni, która nam się wydaje raczej szorstka, typu no tam żwir, piasek, to już w ogóle odpada. Chociaż niektórzy bawią się też na plaży, to też nie jest za dobre. W związku z tym próbujemy wybrać trawę. No, w zimie, jak mamy lekki śnieżek, super, nie ma problemu. I tak dalej, i tak dalej. Także jest ważna ta powierzchnia. Owszem, pewnym luksusem jest posiadanie skrzydła drugiego, jakiegoś taniego za 5-400 możemy kupić skrzydło 15-letnie, które już w zasadzie nie powinno się nim latać
i wtedy bawimy się skrzydłem ground handlingu. Ale pamiętajcie o jednym, że to skrzydło musi latać. Ono musi być sprawne. Bo jeżeli ono nie jest sprawne, jest odtrymowane i ono nie będzie latać, to całe stawianie bierze w łeb. Dlatego, że pierwszym testem, czy skrzydło ma dobry trym i polata, jest stawianie. Jeżeli skrzydło się nie da postawić, to znaczy coś jest z linkami i coś jest z trymem. W związku z tym bardzo często jest tak, a tam jakieś tam stare skrzydło w ogóle tam o jakiejś tam niedoskonałości, tylko wydłużeniu jakimś w ogóle śmiesznym, to jest dobre do ground handlingu. Nie, ono nie jest dobre do ground handlingu. Oczywiście najlepsze jest nasze skrzydło, na którym latamy, ale jak chcemy dużo ćwiczyć ground handlingu, to takie za 3-4 stówki możemy sobie kupić, no powiedzmy, no taki sam model jak mamy, tylko sprzed 15 lat, prawda? No. Także to jest ten. Teraz druga sprawa, wpinamy, jak się wpinamy. No więc wiadomo, że jak paralotnia leci, no powiedzmy inaczej, dam ją bokiem. No to tu mamy linki A, tu mamy B, C i D, prawda? I one się tu schodzą. Tu są deltki, to są takie karabinki zakręcane, malutkie deltki. I od tych deltek idą taśmy. I tak jak żeśmy oglądali na poprzednim spotkaniu, tam są różne układy tych taśm i tak dalej. No wiadomo, że patrząc w stronę lotu, to z przodu będzie speed, czyli ten system bloczkowy. Praktycznie już każdy skrzydło ma. A z tyłu będzie rolka i rączka sterówek. No to wiadomo, że to ta taśma ma przód od speedu, a tył od sterówek. Teraz my ją obrócimy o 90 stopni. I ona wygląda tak, tu jest zaszyta, tutaj mamy, powiedzmy, widać ten otworek, tu mamy bloczek speedu, z przodu wisi i tak dalej. I bierzemy tą taśmę dłonią z ziemi, tak żeby ona była w kierunku lotu, tak jakby leciała, czyli chwytamy ją tak. Następnie drugą ręką podnosimy karabinek przy uprzęży, który jest też w kierunku lotu. Czyli przy uprzęży, powiedzmy, tu mamy gdzieś jakąś taśmę, a tu nam ten karabinek z tym zamkiem jest tu. No i oczywiście to w tym samym kierunku musi kliknąć, prawda? Przy ground handlingu nie ma ryzyka. Oczywiście żelazną zasadą jest, że wpinamy się jak do lotu, czyli do przodu. Bo bardzo dużo ludzi praktykuje ground handling w pozycji odwróconej, dlatego że większość tego siłowania z paralotnią jest plecami do wiatru, przodem do paralotni. No i wtedy te operacje są dużo prostsze. Tylko że one kompletnie nic nie dają. Dlaczego? Dlatego że cała sztuka ground handlingu polega na tym, żeby symulować sytuację, gdzie skrzydło działa naturalnie. Czyli jeżeli jesteśmy do przodu, to mamy go nad głową. Jeżeli jesteśmy odwróceni, no to sorry, ale taśmy muszą być skrzyżowane. Teraz tak, co jest bardzo ważne, jeżeli zaczyna wiać i już nie bardzo chcemy się bawić do przodu, bo nam wyłamuje ramiona, chętnie się odwrócimy w stronę czaszy i będziemy sobie robić takie ćwiczenia, tak jak nie wiem, kto to się bawił, chyba Krzysiek ostatnio się bawił tym swoim glajtem przysłał mi film kolega Łukasz z poprzedniego kursu, przysłał mi film i tam fajnie się bawił. Ja oglądałem film, jak pan się bawił glajtem do przodu. No. Więc jak chcecie się odwrócić do skrzydła, to nie przechodźcie stopami przez linki, tylko je przekładać trzeba przez głowę. Dlaczego? Dlatego, że jak skrzydło stanie, to ono przez głowę będzie się odwracało. Natomiast przechodząc przez linki, możemy go obrócić, zacisnąć niekorzystnie, co wykaże się na tym, że
przy zaczepionej lince on będzie o 360 stopni obrócony. No i oczywiście zaciśnięte będą linki, sterówki i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, jeżeli chcemy się bawić w ground handlingu, to wpinamy się normalnie, mamy skrzydło z tyłu, później wszystko to przerzucamy przez głowę. Czasami jest to kłopotliwe, jeżeli mamy jakiś zaczep do kamery na głowie czy kamerę, to tam się nam zahaczy, no ale sorry, taka jest zasada. Ok? No i pilnujemy się tego. Ok, teraz tak. Jak to jest z tym ground handlingiem? Oczywiście tu musimy podzielić na mamy wiatr i nie mamy wiatru. Dlatego, że to czyni ogromną różnicę. Jeżeli mamy wiatr, jeżeli nie mamy wiatru, to znaczy ja mówię nie mamy wiatru znaczącego. Co znaczy znaczący? Taki, że on nie wpływa ani na czaszę, ani na nasz start, ani na podniesienie, on jest śladowy i tak dalej, i tak dalej. To musimy skrzydło rozłożyć perfekcyjnie. Co znaczy perfekcyjnie? Przede wszystkim określamy oś wiatru. No to może być trawka, coś tam. Na ogół glajciarze zawsze wożą ze sobą kawałek szmatki, patyk i sobie go gdzieś tam wbijają i w ten sposób mają, dlatego że ten takie odniesienie do kierunku wiatru, dlatego że on czasami się zmienia, więc jak się zmienia, to tak pira ze oko średnia i tak dalej, i tak dalej. I to ustawiamy, dlatego że my mówimy o ground handlingu, ale to jest symulacja startu. Czyli nie robimy rzeczy, których nie zrobimy na starcie. Wręcz odwrotnie, my trenujemy start przy ground handlingu. No, no i teraz mamy sytuację zero wiatru, w związku z tym oś. I wtedy w tej osi rozkładamy nasze skrzydło. I nieważne, czy ono będzie dobrze, czy źle rozłożone, ważne, żeby było symetrycznie. Jeżeli go zbyt wypłaszczymy, no to wyjdzie to, co wyjdzie, zaraz wam powiem, ale ma być symetryczny. Jak go zbyt zaokrąglimy, to też wyjdzie to, co wyjdzie, ale ma być symetryczny. Nie może być tak, że tu sobie część wyciągniemy tak w ten sposób, to znaczy jak mówię, że skrzydło jest tak na płasko, a tu będzie zaokrąglone. Dlaczego? No po prostu reakcja linek będzie różna. One mają symetryczne długości, w związku z tym jak pociągniemy, no to pociągniemy najpierw te, które są dalej, prawda? No i następuje niesymetryczne podniesienie skrzydła i to w ground handlingu zobaczycie. No, pamiętajcie, że cokolwiek się w ground handlingu dzieje ze skrzydłem, to nie jest dlatego, że to skrzydło jest złośliwe albo wiatr jest wredny. To znaczy, że myśmy źle to zrobili. Jeżeli ono nam pójdzie na bok, czy jakoś tam skosem, to znaczy, że myśmy to spieprzyli. I trzeba by cały czas o tym wiedzieć. I sobie odpowiedzieć na pytanie, co zrobiłem źle, że ono tak zareagowało, jak nie inaczej. W związku z tym ta symetria jest bardzo ważna. Cały czas mówimy o ground handlingu przy zero wiatru. No. I teraz, pamiętacie, mieliśmy tą fazę od ziemi aż do ślizgu, musimy go wprowadzić w tą fazę. W związku z tym, jeżeli mamy zero wiatru, to nie znaczy, że nie będzie zabawy, idziemy do domu, a ground handling to tylko jak wieje. Nie, wręcz przeciwnie, będziemy sobie ćwiczyć start. Czyli stajemy sobie tu, do przodu, wpinamy się do tej uprzęży. Oczywiście nie przy naprężonych linkach, tylko najlepiej jest, jak one jeszcze są leciutko tak zesowane i wpiąć się tu. I powiedzmy, tu sobie stoimy i tak dalej. I szykujemy się do tego podniesienia. I teraz tak, pierwsze, co będziemy robić, to uczyć się patrzeć na skrzydło w pozycji, jak startujemy przodem. To jest bardzo trudne, dlatego że nie jesteśmy w stanie go widzieć, tego skrzydła. Także pierwszy ground handling przy zero wiatru, cały czas ten rozdział jest zero wiatru, także już nie będę się powtarzał. Mamy zero wiatru. Wpinamy się i co robimy? Idziemy powolutku do przodu. Podchodzimy do przodu, aż te nasze linki się naprężą.
Ale to jest bardzo delikatne. Oczywiście, gdzie mamy ręce? No, mamy ręce na taśmach, to znaczy mamy sterówki w rękach. Te taśmy przechodzą nam górą łokcia i w dłoni mamy tylko taśmę A, czyli na ogół tą zaznaczoną na czerwone. I pamiętamy ręce do tyłu, bo jak damy do przodu, to już nam się skrócą te linki. Idziemy powolutku, aż się naprężą. I teraz patrzymy nie na skrzydło, tylko tu kątem oka. Czy one równo wstają do góry? Jak wstają równo do góry, to już jesteśmy w osi skrzydła, nie musimy idealnie tam patrzeć i tak dalej. Jesteśmy, możemy jeszcze kawałek tego, tylko nie za mocno, bo sobie pociągniemy skrzydło i zamkną się wloty. No i trzeba będzie wracać, odpinać się, rozkładać i tak dalej. To jest takie sprawdzenie do takiego startu, prawda? No i dopiero jak sobie to sprawdzimy, wtedy idealnie cofamy się, o uważając, żeby nie wleźć w linki oczywiście, nie? Cofamy się tu jak najbliżej skrzydła. Jeżeli jest totalnie zero wiatru, to możemy podejść pod samą krawędź spływu skrzydła. Oczywiście linki musimy mieć rozrzucone. Bo na przykład jak my startujemy na gubałówce, a tam z zasady jest pół metra albo metr w plecy i musimy przegonić to skrzydło, to nawet kopiemy skrzydło, żeby ono się tu wklęsło i tu stajemy nogami. Dlaczego? Dlatego, że biegnąc te linki dopiero się w pewnym momencie naprężą, czyli nic nam nie oporuje i w jednym momencie my uderzamy w to skrzydło. Jak uderzymy w to skrzydło, to ono robi takie... No, jak ten wielbłąd przed pustynią, jak się go kopnie tu i tam, prawda? Zaciąga to powietrze, wciąga to powietrze głęboko i bardzo szybko wtedy leci. No bo o co chodzi? Mamy z tyłu przykładowo zero wiatru albo minus jeden w plecy, czyli my musimy prześcignąć tą czaszą ten wiatr. I tak sobie to w ten sposób ćwiczymy. I na początek możecie spróbować go postawić. Ale ja bym radził na początek w ogóle nie pracować rękami. Obserwować swoje dłonie, postawić kamerę i zobaczyć, czy dłonie będą miały tendencję do zaciskania. Dlatego, że nasza anatomia jest taka, że my nie damy rady rąk całkiem do tyłu wywinąć. Także troszkę siłować się będziemy z tymi linkami. Ale niech one będą chociaż nie... Żeby ta taśma A nie była skrócona, albo była skrócona minimalnie. Czyli tak, mamy pierwsze uderzenie, czujemy opór. W momencie, jak poczujemy opór, zaraz po tym oporze, oczywiście cały czas naprężamy, cały czas idziemy do przodu, próbujemy te ręce dać, ale nie do przodu, bo wtedy skrót linek A, taśma A jest bardzo duży i zagniemy to skrzydło, tylko spróbujemy tak, jakbyśmy za sobą nie mieli linki, tylko mieli taki 6-metrowy patyk, prawda? Z jednej i z drugiej strony. I próbujemy tą ręką podnieść ten patyk do góry. Dlatego, że to podniesienie do góry da pewien skrót na taśmach A, który da pewien kąt, który pozwoli skrzydłu lepiej się pompować, ale nie będzie to na tyle skrót. No i tu obserwujemy teraz nasze dłonie i stabilizator. I patrzymy na stabilizator, bo skrzydła nie zobaczycie. A jeżeli zobaczycie i się obrócicie, to linki tak zadziałają, że w ogóle się wszystko zwali. Dlatego wy nie możecie zmienić długości tych linek poprzez obrót ciała, prawda? Te dwie karabinki, one muszą być w tej samej odległości od skrzydła cały czas. Także nawet nie możecie się obrócić, ale możecie zerkać na dłoń i patrzeć na stabilizator. I patrzeć. Oczywiście biegniemy cały czas, tu nie może być przerwy. Każda przerwa... To wszystko się luzuje, dlatego że my nie jesteśmy w stanie pchać tego skrzydła. Możemy go tylko ciągnąć. W związku z tym, żeby ona stawiała opór, musimy biec cały czas, prawda? I biegniemy do góry, ono wychodzi do góry. Jak nam wyjdzie nad głowę, to znaczy, że to jest ta faza, że przeszło ten opór, o którym mówiliśmy i wchodzi w ślizg. Co to oznacza? Nie ma oporu, nie walczy z nami, ono w pewnym momencie puf, nas puści do przodu. Okej, to musimy przewidzieć. W tym momencie najczęściej się potykamy, przewracamy i tak dalej, a jeszcze nie daj Boże, jak jest nachylenie. No ale przy ground handlingu raczej wybieramy gdzieś w parku takie płaskie miejsce, także jest szansa i te. Podnosimy go do góry i sobie biegniemy, trzymamy to skrzydło u góry. I co się dzieje z dłońmi? Myśmy już wyciągnęli taśmy A. I jak ona jest nad nami, to nam są już te ręce niepotrzebne. Opuszczamy te ręce i patrzymy na skrzydło, które jest nad nami. Biegnąc do przodu nie patrzymy pod nogi, tylko patrzymy na skrzydło. Patrzymy, co jest nad nami,
Przegania nasz? No to sterówki leciutko w dół, 10-15 cm. No i nam się złoży z przodu. Okej, to za następnym razem w tym momencie my te sterówki pogłębimy o 20 cm. Złoży się? Okej, następnym razem pogłębimy jeszcze bardziej. Jak zobaczycie ten test, który ja robiłem ze skrzydłami, szczególnie ze skrzydłami Krystiana, to on ma troszkę długie sterówki i warunki były takie, że to skrzydło chciało mnie przeskoczyć. I tam jest taki moment, gdzie ja prawie go przeciągam na sam dół. To jest zbrodnia. Jakby ktoś zobaczył, że przy starcie kursant spuszcza dłonie poniżej pasa, to by powiedział, to jest źle. Tak, ale to jest taki cichy manewr, który kiedyś was nauczę, momentowego przeciągnięcia, gdzie skrzydło dostaje ssania do góry. I zobaczycie, zaraz potem ono mnie unosi nagle, prawda? Tylko, że później jak mnie unosi, no to już jest inna sprawa. Muszę tak manewrować, żeby nie stracić, żeby ono się nie przewróciło, ale to o tym nie mówimy. Na razie mówimy o ground handlingu, czyli o stawianiu przodem. Okej, okay. Teraz tak, jakie sytuacje mogą się zdarzyć? No, przede wszystkim to skrzydło na nie wstanie. No to znaczy, żeśmy za wolno się ruszyli, albo nie wycisnęliśmy go, powiedzmy, w tym momencie. Może się zdarzyć, że ono nam się przechyla. Okej, okay. Jak się nam przechyla, to już się uczymy po dłoniach, w którą stronę on się przechyla, albo patrzę na stabilizator. I ze skrzydłem nie zwyciężycie. Jak ono się przechyla na lewo, to nie, że wy pójdziecie w prawo i ono za wami pójdzie. Nie, trzeba iść pod skrzydło. Przy ground handlingu i zero wiatru, to nie znaczy całkiem w bok, to znaczy biec do przodu z lekkim pod skrzydłem. I to wtedy to skrzydło się wyrówna. Dlaczego nie sterówką prawą go ściągniemy? Bo ono jeszcze nie ma siły aerodynamicznej na tyle, żeby się słuchało sterówek. W związku z tym, owszem, troszkę go tam hamujemy, ale idziemy pod skrzydło. To samo, spada nam w prawo, idziemy pod skrzydło. I jeżeli uda nam się przebiec cały wolny teren, ile tam będziemy mieli, 30-40 metrów, i trzymać to skrzydło, to jest super. Dalszy błąd, biegniemy normalnie. Bieg normalny jest taki, że praktycznie człowiek skacze. Czyli karabinki chodzą takimi skokami, co się przenosi na taśmy, z taśm na linki, z linek na powierzchnię, a mówiliśmy o strugach. Żeby zbudowała się siła nośna, strugi muszą ładnie opływać, a my szarpiemy tym skrzydłem. I tu musimy się uczyć biec miękko. Jeszcze raz, aż do znudzenia, warunki zero wiatru, prawda? No. I ten rozbieg, czym on będzie gładszy, miękki w nogach i te karabinki nie będą skakać, tym szybciej on wejdzie w ślizg, złapie te wszystkie siły aerodynamiczne i szybciej nas wybierze, czyli cały ten start będzie krótszy, dużo krótszy. Ja wam jeszcze podeślę kiedyś linki takie, gdzie z Gubołówki startują chłopaki w zimie i oni biegną, 150 metrów do lasu i do widzenia. Z prostej przyczyny nie odpalili, bo skakali. I cały czas odrywali strugi, cały czas odrywali strugi. I co to skrzydło chciało wejść w ślizg, to odrywało strugi. I tu niestety, jeżeli będziemy mieli trochę widzów, to będzie to wyglądało trochę śmiesznie, bo będziemy biec tak jakby lekko przykuleni na miękkich nogach, żeby te karabinki nam nie skakały. To jest ćwiczenie numer jeden. Ćwiczenie numer dwa, które jest dużo trudniejsze, ja to nazywam bieg z dwoma szklankami. Chodzi o to, żeby się skoncentrować, żeby nie przenosić naszych ruchów od ruchów na dłonie. Dłonie w paralotniarstwie żyją swoim życiem. Nie mają żadnego związku z naszym ciałem. Obracamy się tu, przechylamy, wychylamy. Nie, dłonie się nie ruszają. Dlatego, że dłonie sterują paralotnią. I one wykonują tylko wyraźne rozkazy do pilotażu. Skręt, schamowanie, przeciągnięcie, odpuszczenie i tak dalej. I w tym biegu, przy tym ground handlingu, gdzie robimy przy biegu zero, jest bardzo ważne, że nawet jeżeli biegniemy i podskakujemy, starać się, żeby dłonie były na tym samym poziomie i wykonywały to, co chcemy. Bo jeżeli w pewnym momencie musimy hamować skrzydło, bo ono nas wyraźnie przegania, to je
przyhamowujemy, dajemy w dół, ale my biegniemy. Biegniemy, biegniemy i te dłonie są cały czas na stałej wysokości, na stałej wartości. To jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne. Ja już nie mówię o krańcowych przypadkach, kiedy mamy niewygodne krzesło, ktoś tam wystartował, no i wymyślił, że sobie poprawi deskę, no, ze sterówkami w ręku, no i później glebi w ziemię z pełnym przeciągnięciem, bo sobie zaciągnął sterówki. No ale to już jest przesada. Natomiast tak jak mówię, ćwiczcie, nawet jakbyście byli gdzieś w parku, na joggingu, dużo was biega, prawda? Spróbujcie 200-300 metrów przebiec z dłońmi tak, żeby one nie ruszały się. My tu biegniemy między drzewami, a dłonie cały czas są na tej samej wysokości, później zmieniamy, ale nie ma tego ruchu. Okej, okay, to jest bardzo ważne. Idziemy dalej. Dobra. Teraz tak. To jest w warunkach wiatr zero. I w warunkach wiatr zero z ground handlingu możemy tylko zrobić start przodem, prowadzenie tego skrzydła, doprowadzić to do perfekcji i powiem wam, tu końca nie ma. Naprawdę, naprawdę. Nawet jak już będziecie latać bardzo, bardzo doświadczeni, to warto sobie przy warunkach zero wiatru ten bieg po płaskim zrobić, bo wtedy zobaczycie, jak to wszystko działa. Jeżeli to ma być skuteczne, to taki bieg powinien być na maksa. Na maksa. Dlaczego? Bo czym szybciej biegniecie, tym szybciej skrzydło wejdzie w ślizg. Skrzydło przeciętne lata od 30 do 40 na godzinę. Nie osiągniecie tej prędkości, ale możecie mu ułatwić oderwanie. W związku z tym, jeżeli biegniecie 10 na godzinę, to skrzydło nie bardzo będzie chciało was zabrać w powietrze. Ale jak gdzie biegniecie 12, 13, 14 km na godzinę, to ono już chętnie. I dlatego warto ćwiczyć tak zwany bardzo dynamiczny spręż. Czyli w pewnym momencie po prostu dajecie dyla w fest. Ja to na kursach zawsze mówię tak, jakby was psy goniły. Po prostu trzeba zapieprzać. No oczywiście jak będziemy ćwiczyć start, to do tego jeszcze dojdzie nachylenie. No nachylenie jest super sprawa. Biegniemy w dół górki i na full, prawda? A żeby było śmiesznie, to jeszcze do tego dochodzi obserwowanie skrzydła nad głową przy starcie, bo przy starcie już nie ma żartów. Ono nie może się złożyć, prawda? Bo spieprzymy sobie start. W związku z tym patrzymy, czy nas nie przelatuje. I teraz wyobraźcie sobie, macie nachylenie, tak 10-15 stopni nachylenia. Teren taki, no każdy teren jest do dupy. I macie biec na full, patrząc na skrzydło, nie ruszać dłońmi i tak dalej. Kupa roboty, prawda? No. Także to jest ground handling przy zero wiatru. To jest naprawdę ciężka praca. Ok. To teraz przejdziemy sobie do naprawdę przyjemnych rzeczy. Czyli ground handling z wiatrem znaczącym. To znaczy takim, który on będzie wpływał na to, co się dzieje ze skrzydłem i będzie wpływał na nasz start. Ok. Od początku, czyli wysypujemy glajda. Już nie będę się, albo będę się powtarzał. Wiatr znaczący. W metrach na sekundę, no trudno powiedzieć. No dla mnie to jest między 3 a 4 metry na sekundę, to już się zaczyna. Dobra zabawa to jest powyżej 6. No bo wtedy po prostu jak zrobisz błąd, to jedziesz na plecach. Ale o tym też będziemy mówić. Ja wam powiem, ja się spotkałem, nawet moi koledzy, którzy są w bardzo dobrych układach ze mną, to znaczy ja ich nie oczernię na YouTubie. Oni uczą czasami swoich kursantów, że trzeba czekać na wiatr do startu, prawda? No oczywiście jest to głupotą, bo to nie ma żadnego znaczenia, czy wiatr jest, czy nie ma. Ale niemniej, dlaczego? Dlatego, że jak jest wiatr, to wszystko się robi proste, cholernie proste. Dam wam teraz przykład. Przychodzicie na stok i wywalacie to, co macie w plecaku. Jakaś taka kupa tu leży. Rozciągacie sobie te linki. Oczywiście, zanim to wysypiecie, zakładacie uprząż. I to mówię wam od razu. To możecie później ocenić na startowisku. Jak przychodzi na jakieś znane startowisko ludzie, rozkładają glajta, wszystko gotowe, i zaczynają zakładać uprząż. Chore. Zakładacie uprząż.
na siebie. Owszem, no w przypadku Krystiana to będzie kupę zabawy, bo jak założy ten kajak, to będzie się tam plątał, ale sorry, meteory, tak ma być, tak ma być. Najpierw zakładamy uprząż, później rozkładamy skrzydło. A jak wieje wiatr, to już w ogóle nie ma o czym gadać. To absolutnie musicie mieć uprząż. Dlatego, że wywalacie to z torby, co macie, prawda? Podchodzicie tu do tych rozciągniętych taśm i co warto, wziąć sobie flamaster i zaznaczyć sobie na oczku lewa, prawa. Nie wiesz, jak się przypniesz. Może jest to wszystko zwinięte, no nie ma problemu. Ale lewa, prawa wpinasz się do glajta swoją uprzężą. Oczywiście, jeżeli patrzysz na niego w tą stronę, to wpinasz się speedem w dół, sterówkami do góry, no bo wiadomo, to ma być kierunek lotu. Całkiem prawdopodobne, to jest wszystko zawinięte, ale to jest połowa bidy. Ok? Wpinasz się i teraz tak, tu wieje za plecami. Przede wszystkim musisz wyczuć tyłem oś wiatru. Jak ci wieje? Czy stanąć idealnie tyłem do wiatru, prawda? Czyli przykładowo, jeżeli będzie sobie wiał stąd, to przechodzisz tu, stajesz tu nosem, musisz wyczuć tą oś wiatru, a ciągle tam nic nie ma, tam jest po prostu kupa szmaty, no. Cofasz się, naciągasz te linki i jest duża szansa, że któryś wlot będzie na wierzchu. A jeżeli nie, już przypięty, przechodzisz sobie obok linek, rozgrzebujesz tą kupę i starasz się, żeby ze 2-3 wloty były do góry. I znowu wracasz z powrotem, jak te wloty już są. Cofasz się, cofasz. Oczywiście jak masz taśmę tu i taśmę tam, to sobie bierzesz sterówki. Z tym, że to zaraz poprawisz, dlatego że nie ma zasady, bo chodzi o to, że ty tutaj jesteś, jak masz prawą i lewą taśmę niewykluczone i prawdopodobnie tak one są skrzyżowane. Natomiast do ground handlingu tyłem masz sterówkę od tej strony, która jest. Czyli taśmy będą skrzyżowane, a sterówki mają nie być skrzyżowane. Ok, no i cofasz się, cofasz. Któraś ta komora łapie powietrze i go tak zachęcasz taśmami, a takimi szarpnięciami, żeby on złapał to powietrze i go tak podnosisz. Góra, dół, góra, dół, góra, dół. I co się dzieje? To skrzydło zaczyna się rozciągać. Pojawiają się pierwsze komory, a tu jeszcze jest ferfocel. Pojawiają się, pojawiają, pojawiają, pojawiają. Pilnuj cały czas, żeby być w osi wiatru. Cały czas plecy w osi wiatru, prawda? No. No i w końcu dochodzi do tego, owszem, może się tak zdarzyć, że tam będzie jakieś poplątanie, jakiś węzeł. No, jeżeli tak złożyłeś skrzydło, jak ja pokazywałem, to tego nie będzie. Ale może się coś zdarzyć, prawda? No to wtedy wiadomo, podchodzisz z boku, rozplątujesz i wracasz z powrotem. Dlaczego boku? Żeby nie łazić po linach, po prostu nie dać się wplątać. A inna sprawa, jeżeli przejdziesz linkę, a wiatr zadmucha i cię złapie za nogę, no to są różne tego okoliczności. I w pewnym czasie, po pewnym momencie to skrzydło, ono się rozłoży na całej szerokości. Jesteś tu. I teraz dopiero, jak ono się rozłoży, patrzysz, jakże się wpiął. Czy jest ok? No na pewno nie jest ok, w związku z tym prawdopodobnie będziesz musiał podejść do skrzydła i przerzucić go w jedną albo w drugą stronę przez głowę. Nie przechodzisz nogami, prawda? Do pozycji takiej, gdzie taśmy masz oczywiście skrzyżowane. Czyli jak tu jesteś tak, to ta idzie tu, a ta idzie tu. One są skrzyżowane, ale są czyste. Czyli sterówki i patrząc na skrzydło, bo patrzysz na skrzydło, sterówki masz, wyjście sterówek masz do góry, a speed masz u dołu i tak dalej, i tak dalej. I w tej pozycji taśmy masz skrzyżowane, ale sterówki masz prawidłowe, czyli z tej strony sterówka jest w tej dłoni, a tej sterówka jest w tej dłoni.
możesz się spotkać z sytuacjami, gdzie ludzie na przykład na starcie przygotowują się i są już gotowi, że będą się odwracać, to będzie start odwrócony. W związku z tym sterówki mają tak samo skrzyżowane jak taśmy. Powiem wam tak, szansa, że wyprowadzą skrzydło, jest bardzo mała. Dlatego, że tu w biodrach wystarczy mały ruch i on jest niezgodny z tym, co się dzieje skrzydłem. Czyli jeżeli się odwrócimy bokiem, to przeciwstawną taśmę ciągniemy. I my przykładowo odwracamy się, żeby mieć skrzydło tu, ale ona nam poleci tam, dlatego że taśmy są skrzyżowane, jak one się skrócą. Natomiast przy skrzyżowanych sterówkach musimy myśleć logicznie, nie odrychowo. Czyli jeżeli mamy skrzyżowane sterówki i lewa strona coś się dzieje, to my wtedy prawą stroną reagujemy. I to powiem wam, nie działa. To nie działa. Naprawdę nie działa. Natomiast jeżeli mamy lewą w lewej, prawą w prawej, to możemy to skrzydło poukładać. I dobrze się nam nad tym panuje. Okay? No i teraz tak. Podnosimy to skrzydło, aż ono się ładnie rozwinie, ale nie podnosimy go góra do krawędzi spływu przy ziemi. Nie odrywamy go od ziemi. No, bo zakładam, że ten wiatr wieje dość znaczny. Obserwujemy, co się dzieje. Jeżeli przy tych podnoszeniach następują jakieś asymetrie, one prawdopodobnie mają związek z tym, że jednak nie stoimy w osi wiatru. I podnosząc, opuszczając, bardzo często jesteśmy pociągani przez ten wiatr. I powiem wam, bardzo często jest tak, że po pewnym czasie jesteście zdziwieni, w ogóle się stoicie bokiem do wiatru. Pomimo, że skrzydło jest wypełnione i naprężone, ale ten wiatr się po nim ślizga. To nie jest idealne. Także kierunek wiatru jest podstawą ground handlingu. Czucie tego kierunku wiatru. Okay? Dobra, no i mamy taki mur. Podnosimy do krawędzi spływu do rzędu A. Krawędzi spływu do rzędu A. Pewnie już zapomnieliście, co mówiłem wcześniej, ale oprócz bezwładności samej szmaty, tych 6-7 kg, macie dodatkowo bezwładność powietrza, który ma masę w środku komora. Czyli macie około 20 kg masy do ruszenia. Dlaczego to ma takie znaczenie? Dlatego, że ten ruch do góry i do dołu, on będzie miał pewną bezwładność i opóźnienie. Jeżeli skrzydło idzie do góry, to ono sobie idzie jednostajnie, ale jak się zatrzyma, to musimy mu dać opaść. Nie damy rady, przykładowo go ciągniemy i trochę za słabo i ono się zatrzymało. No to teraz go ciągniemy mocniej, żeby ono szło. Nie róbmy tego, dlatego że ono ma tak malutki kąt ślizgu, że ono zamiast pójść do góry za tym drugim pociągnięciem, to po prostu wejdzie w śmigło i wam się obróci. No, w parku to nie ma problemu, ale jakby to było w pobliżu klifu, gdzie chcecie go postawić, no to już zaczyna być problem. W związku z tym pamiętajcie, że jeżeli idzie do góry, to sobie idzie do góry. Ale jeżeli już się zatrzyma, dajmy mu opaść. I tu jest taka rzecz, o której wszyscy zapominają. Łącznie ze mną. Jak ono opada, to w momencie, jak już krawędź spływu dotyka ziemi, to trzeba zrobić 2-3 kroki do przodu. Dlaczego? Żeby ono się położyło na plecach. Dlatego, że jak tego nie zrobimy, to ono się złoży i najczęściej komory później upadną do przodu i się zamkną. Jeżeli ten wiatr jest dość szybki, to jeszcze to wypompujemy. Ale jak on jest taki byle jaki do tego naszego ground handlingu, to już nie wypompujemy. I będziemy szarpać, ciągnąć, drzeć po ziemi i go zapraszać. Nie. Dużo prościej jest po tym ćwiczeniu, jak opada, krok, 2 kroki do przodu, żeby chociaż od komór, od wlotów do rzędu B, żeby leżało. Nie musi być całkiem płasko, ale żeby chociaż po prostu był w tej pozycji takiej, gdzie on lubi wstawać, prawda? No i to na tym się złapiecie bardzo często. Szczególnie jak dobrze wam idzie, super, super i nagle to skrzydło wraca, idzie w dół. No i grzmot. I wtedy bum. No. Teraz jeszcze jedna sprawa. Bywa tak, że postawicie duży opór, no bo co mi tam, ja się go zaoporuję i tak dalej. I ono wejdzie w tak zwane spadochronowanie, czyli w tej fazie hamowania, jeszcze nie dotknie ziemi, ale już nie będzie w ślizgu i jest takie naprężone. I bywa, że tam wystarczy
malutki ruch biodrami, czyli zmiana kąta natarcia między lewą, prawą stroną i ono robi śmigło. I wali nam się komarami w dół i jest krawędzią natarcia do góry. Mamy odwrócone skrzydło. No problem, jeżeli zareagujecie szybko, dlatego że ono zacznie wypuszczać powietrze. Od razu, póki nie wypuści powietrza, zamieniamy sytuację. Naszymi taśmami A są wtedy sterówki, a taśmy A są hamulcem. Oczywiście chcemy go odwrócić, czyli najlepiej odwrócić tak, jak upadło. Czyli jak poszło w lewo, to my go chcemy odwrócić w prawo. Wtedy naprężamy to odwrócone do góry nogami skrzydło i ciągniemy mocno sterówkę. I ono wtedy zmienia kąt natarcia, bo jeszcze jest napompowane. Wstaje do tyłu i najlepiej jak wstaje od razu odwrócone, odwróci nam się komarami do góry. Bardzo fajna zabawa, można to robić specjalnie. Czyli przykładowo, podnoszę, gdzieś po krawędź spływu tył podnosi się na jakiś metr dwa i mogę albo ściągnąć taśmę A, albo zaciągnąć jedną sterówkę. Wtedy on robi śmigło, daje mu dodatkowy opór i się przewraca. Proszę bardzo, jak się przewraca, to jeszcze tą sterówką, która go przewróci o następne 180 stopni, babam, babam, odwracamy go i znowu jest komorami do góry. Oczywiście taśmy są zwinięte, prawda? No. I teraz jest kwestia, czy albo je przerzucimy, co jest trudno, dlatego że jak wieje wiatr, to co my podejdziemy do skrzydła, to skrzydło sobie odlatuje, prawda? No. Albo go odwracamy z powrotem. Czyli podnosimy go faktycznie oporami, bo sterówki jeszcze działają do, powiedzmy, dwóch, trzech obrotów. Sterówki działają, póki się nie zakręcą. To jest temat, który będziemy mówić w spirali. Co się dzieje z sterówkami, jak się linki skręcają. Ale nieważne, one jeszcze działają tam, ten 1, 108, 360 stopni, to jeszcze działają. Podnosimy go wysoko, robimy śmigło, najlepiej od razu 360 stopni i walimy go i wtedy już jest odwrócony z powrotem. I powiem wam, że ta zabawa, jak zaczniecie to robić i nabierzecie wprawy, ona powala. Ona powala, naprawdę. No. Ja, jak był u mnie Krystian, to rozmawiałem właśnie o Jacku Grochowskim. To była jedna z jego takich zabaw na startowisku. On się tak bawił skrzydłem, że wszystkim szczeny opadały po prostu. Padałem go na plecy, padał go na komory, na plecy, na komory i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dobra. W każdym razie to są rzeczy do zrobienia. Okej. Okay. Tak jak mieliśmy w tej sytuacji zero wiatru, że my ćwiczyliśmy oderwanie to był ten bieg, taki długi i ta czasza ciągle była nad naszą głową. Tak samo tu przy mniejszych prędkościach wiatru możemy sobie podnieść to skrzydło i powinniście, ja nie wiem, ja osobiście tego nie robię, bo ja nie lubię startu odwracanego, ale uważam, że trzeba go znać. Także ja go też ćwiczę, pomimo że go nie lubię, to go ćwiczę, bo trzeba umieć. W związku z tym, jeżeli to skrzydło ładnie nam stoi nad głową, prawda, to możemy sobie ćwiczyć odwrócenie się. Obracamy się, wtedy od razu tak, taśmę mamy prosto, ale sterówki nam się, prawda, obróciły. Wtedy sobie przekładamy te sterówki, patrząc na skrzydło do rąk. Albo możemy też, mając zamiar ćwiczenia obrotu, przełożyć te sterówki i jak mamy skrzyżowane taśmy, mamy skrzyżowane sterówki, tylko mówię wam od razu, wtedy musicie podnieść to skrzydło za jednym razem i wejść w obrót. Dlatego, że kontrola skrzydła skrzyżowanymi sterówkami jest mało efektywna. Bo musicie myśleć logicznie, nie znacie głębokości, to jest zupełnie inaczej, mając prawą, lewą. Popróbujcie sobie jedno i drugie i tak dalej, i tak dalej. No i teraz obserwujecie, co się dzieje. Najczęściej jest tak, że podnieśliśmy to skrzydło i ono nam przeleciało. No to jak przeleciało, to wiadomo, brak zhamowania. Podnieśliśmy to skrzydło i ono nam wróciło. No to w momencie, kiedy było do góry, te strugi były za słabe, trzeba było iść do tyłu i go zachęcić, bo czasami jest tak, jak mamy 2-3 metry, podniesiemy skrzydło, bo skrzydło wstanie, ale jak ono jest już u góry, no już musimy mu trochę jeszcze dodać tych strug poprzez nasz ruch, prawda? No, ale najczęściej jest tak, że jak podnosimy skrzydło i ono zaczyna nam się zwalać. Jak się zaczyna nam zwalać, to owszem, cofamy się, ale kierując się pod skrzydło. Czyli przykładowo ono nam idzie do góry, zwala się na tą stronę, cofamy się, ale idziemy też pod środek skrzydła.
I to jest ćwiczenie, które będzie nam potrzebne przy starcie. Dlatego, że przy starcie polega na tym, że oderwać się od ziemi możemy tylko w sytuacji, kiedy jesteśmy idealnie pod środkiem wyporu. Nie możemy próbować nawet przy silnych wiatrach startować, kiedy jesteśmy bokiem. Przy lataniu swobodnym to nie ma takich złych skutków, bo to najwyżej nas glebnie. To jest największa wada startowania z napędem, gdzie za wszelką cenę musimy się oderwać, bo nam tu wyje silnik i tak dalej, i tak dalej. I moment odczepienia się od ziemi, środek wyporu tu, środek ciężaru tu, skrzydło chce to wyrównać. No i od razu robi wahadło. No co się dzieje z napędem, to pogadamy sobie, powiedzmy z tymi, co się interesują, albo pogadamy w innym rozdziale, bo z napędami to w ogóle się dzieją cuda, naprawdę. No. Natomiast, tak jak mówię, nie jesteśmy w stanie się oderwać, jeżeli to skrzydło mamy bokiem. Ono może pozornie nas wyrwać, ale momentalnie będzie chciało nas pociągnąć po środek wyporu i wrócimy na glebę i zglebimy. No, chyba, że będzie to próg. Cliff, nie? Ale z kolei powiem wam, nie wiem, na ogół cliff jest tak, że później tam jest dużo, dużo nic, nie? Także dobrze jest z cliffu nie startować na krzywym wychyleniu, bo to jest tendencja od razu do skrętu, prawda? No, no to jest, powiedzmy, to jest troszkę wyższa szkoła jazdy. No, jeszcze zobaczę na moją ściągawkę, co my tam możemy na tym ground handlingu zrobić. Która jest godzina, podpowiedzcie mi? 20:29. No to tak standardowo robiliśmy 2 godzinki. Dobra, no to wam powiem coś, co najbardziej lubię w ground handlingu. Oczywiście musimy mieć warunki do tego. Czyli to musi być wiatr. To nie może być ground handling bez wiatru, bo to na nie wyjdzie. Musi mieć warunki, musi być wiatr. Luksus byłby, gdyby ten wiatr był stabilny. Tu w górach ja takich luksusów nie mam. Ale już na otwartych przestrzeniach, już nie wspomnę o wybrzeżu, ale na otwartych przestrzeniach tak bywa. Okej, no. Z tym, że no, te ćwiczenia, które wam teraz powiem, to one raczej teren płaski. Dlaczego? Dlatego, że skrzydło bardzo chętnie lata. Bardzo chętnie. I przy takim ground handlingu na terenie pochylonym ono nas za chwilę odciąży i pójdziecie. A ja bym chciał, żebyście na razie nie poszli. Także gdyby was to skrzydło w pewnym momencie podniosło do góry, to pamiętamy, wracamy do panowania nad rękami. Bez histerii. Owszem, troszkę zaciągniemy, ale bez histerii. Przede wszystkim żadnej asymetrii typu o Jezu, łapię równowagę, bo się przewracam. Coś takiego wam zrobi dużą krzywdę. Tak, skrzydło hamujemy, przeciągamy i tak dalej, jeżeli jesteśmy nisko, jesteśmy na 1,5 metra, jeżeli was poderwie przy ground handlingu, a to się może zdarzyć, ale raczej poderwie was w kierunku wiatru i wrócicie na ziemię i się przewrócicie. Dlatego, żeby was poderwało skutecznie, musiałoby być nachylenie. Dlatego odradzam robienie ground handlingu na pochyłościach, bo po prostu wystartujecie. A uważam, że z tym jeszcze możemy poczekać. W każdym razie, zawsze mówię, musicie wiedzieć wszystkie możliwości. Więc może być taka możliwość, że was skusi do ground handlingu na pewnym nachyleniu, a to jest dużo łatwiejsze, dużo prościej się to wszystko robi na nachyleniu. To skrzydło robi co chce i w pewnym momencie was zabiera. Okej, jeżeli czujecie, że to się dzieje powoli, to możecie to skrzydło zaczynać dusić i ściągać, i ściągać, i ściągać i ono siądzie z powrotem. Natomiast gdyby się okazało, że to jest start, że ono was zabiera, to odwrotnie. Musicie go puścić, żeby nabrał ślizgu i dopiero wtedy robić podejście do lądowania, czyli wybrać pewien kierunek, jeżeli są przeszkody, lewa, prawa omijamy, a dopiero później, jak mamy czysto, powolutku zaczynamy go zniechęcać, nie dalej niż do pasa, musi zacząć opadać. No, gdyby nie zaczął opadać, no to już mamy kłopot wtedy, trzeba znowu go odpuścić i on musi sobie polecieć, aż zacznie sam opadać. Mam nadzieję, że nie wpadniecie na pomysł, żeby robić ground handling na dużym nachyleniu, na dużej górce, długiej, no bo wtedy polecicie i wtedy mamy start. Ja mam tylko takie. No.
Tylko masz takie. No okej. Okay. Dobra. Chcecie powiedzieć, że musimy start omówić, tak? No i podejście do lądowania. Dobra, jeszcze spróbuję wam w dwóch słowach powiedzieć, jak sobie radzić w takim przypadku. Natomiast chciałbym bardzo wrócić do tego ground handlingu z wiatrem i jakie ćwiczenia możemy robić. Jeżeli uda nam się utrzymać skrzydło 10, 20, 30 sekund nad głową, to znaczy, że już całkiem nieźle sobie radzimy. Oczywiście mówię przodem, no bo tyłem to nam się uda, ale my musimy być przodem. Czyli albo przodem go postawimy, albo później się odwrócimy, przełożymy sterówki i nadal nam na głowę nie spadnie. I pierwsze ćwiczenie, jakie robimy, jeżeli ono trzyma się nam na głowie, to znając swoje skrzydło robimy klapę. Czyli ci, co mają cięgna, to trzymamy sterówki cały czas, bo nie puszczamy ich, prawda? Bierzemy te cięgna i tam wystarczy niewiele pociągnąć i te klapy się złożą, on nadal będzie nad głową z założonymi klapami. Owszem, pierwsze próby będą takie, że jak tylko zrobi klapy, to się przewróci i spadnie, ale jakbyśmy mieli dobry wiatr i mieliście dobre wyczucie i on nie spadnie, to jak podtrzymacie te klapy raz, dwa, trzy, odpuszczacie i lekkie pociągnięcie sterówek, taki gest zachęcenia i on się otwiera. I to się ćwiczy te pierwsze klapy. I to jest, powiem wam, bardzo fajna sprawa. Druga sprawa, którą możecie też poćwiczyć, ona w zasadzie wam nie będzie potrzebna, ale warto zobaczyć, co to się dzieje, to gdyby udało wam się utrzymać tego glajta u góry, przepraszam, przeskoczyłem, cięgna. Następnie, którzy nie mają cięgien, bardzo często mają aprim, czyli drugą taśmę A i ona idzie na boki i to jest taśma do klap, czyli nie zacięgna, ale łapiecie na wysokości deltek, a najlepiej włożyć palce za deltki przy tych aprim i te aprim ściągamy, tam wystarczy ściągnąć tą drugą długość, co ona jest, czyli nie całkiem do dechy, tylko trochę i te klapy nam się z tym aprim zrobią. No. Może się zdarzyć, że traficie skrzydło, które nie ma aprim i nie ma cięgien, tylko po prostu ma linki. No więc to jest tak, jak standardowo wszystkie skrzydła miały. Wtedy ćwiczymy taki ruch, mając cały czas sterówki. Jedziemy po taśmach, czyli te wszystkie taśmy razem. Przechodzimy do taśmy A, jedziemy już po taśmie A i jedziemy po zewnętrznych linkach, najbardziej zewnętrznych. Jak najdalej sięgniemy, łapiemy tą linkę takim chwytem, jakbyśmy chcieli ją zakleszczyć, obie symetrycznie i te linki ściągamy. Powinny być te linki w innym kolorze, a jeżeli nie będą w innym kolorze, to po prostu sobie je obejrzycie, jak macie glajta na ziemi, które to są linki. To jest taki ruch po taśmach, a później jedziecie po linkach, ta linka zewnętrzna i ją ściągacie. Z tym, że jak nie macie cięgien, nie macie aprim, to musicie na pełną długość ramiona, jak najdalej. I wtedy to ściągacie. Bo o co chodzi? Żeby jak najdalej sięgnąć, żeby później jak najpłycej ciągnąć. Bo jeżeli ciągniecie w dół, żeby złożyć klapy, to macie sterówki w rękach. Jeżeli te sterówki ściągniecie zbyt głęboko, to macie klapy i jednocześnie ciągniecie sterówki, czyli przeciągacie skrzydło. Skrzydło tego nie lubi. Ale gdzieś tak do wysokości, powiedzmy, klatki piersiowej, można to spokojnie ściągnąć, te klapy się zrobią i skrzydło się nie pogniewa. No, jeżeli wam się uda zrobić te klapy przy ground handlingu, to już jest naprawdę dobry ground handling. No, okej. Okay. Drugim ćwiczeniem, które możecie zrobić, to zrobić tak zwany frontstall, czyli załamanie całego przodu. To jest, ono technicznie wam do niczego nie służy jako do operatywy, czyli do zastosowania, natomiast zobaczycie, co się dzieje przy frontstallu. I zobaczycie, jak on wychodzi szybko. I robicie to w ten sposób, że ładnie trzymacie to skrzydło nad głową, ono bardzo ładnie sobie stoi, idziecie po taśmie A tylko, już nie wchodzicie na linki, tylko taśmie A i ją łamiecie, tą taśmę A. I nic, to jeszcze troszkę. I powinno być takie brum, i zaraz puszczacie po tym. I skrzydło zaraz po tym powinno brum, brum i się otworzyć. Jeżeli się nie otworzy i glajd wam spadnie, to znaczy, że za głęboko to zrobili troszkę, bo jeśli chodzi o frontstall naturalny, który uderza skrzydła, to on klak, skrzydło opada, o czym nie wiecie, wy opadacie i się otwiera od razu.
i praktycznie z pełnego zamknięcia frontowego nie zdarza się, żeby się tak zamknęło i się nie rozłożyło. Po prostu tak głębokich zamknięć nie ma. Natomiast są zamknięcia asymetryczne i to już jest groza. Kiedy nie macie frontsztala, tylko macie bardzo głębokie zamknięcie przodu, ale asymetryczne, prawda? I to, co ja, nie wiem, czy o tym rozmawialiśmy, ale rozmawialiśmy o środku wyporu i środku ciężkości, prawda? Także jak mamy czaszę i mamy środek wyporu, tutaj przejdziemy sobie do rysunku. Przykładowo, dobra, to uprościmy i ja będę tym glajdem leciał. I tu mamy środek wyporu, a tu mamy środek ciężkości, to jest w linii, prawda? Natomiast gdyby to skrzydło się złożyło, czyli możemy zetrzeć, tego nie ma, gdzieś tam się jakaś frasa zrobił, to powierzchnią nośną jest ta część. Środek wyporu momentalnie się przenosi tu. No jeżeli się przenosi tu, no to skrzydło robi taki obrót, żeby ten środek wyporu osiągnąć. Rzeczywiście skrzydło przesadza, bo ono przelatuje dalej. I jak sobie zobaczycie te filmy, jakich nie znajdziecie, to ja wam dam linki, gdzie zaraz po starcie składa się połowa, to się to zaczyna ostrym skrętem, prawda? No. I to warto zobaczyć, co się z tym dzieje. Ja wam jeszcze nie mówię, jak przeciwdziałać, bo nie robiliśmy jeszcze teorii lotu, skrętu wahadła i tak dalej, i tak dalej. I to byłoby po prostu skakanie przed orkiestrę, bo zakładam, że będziecie grzecznie ćwiczyć na ziemi i nie będziecie eksperymentować. Natomiast złapać połówkę, no to trzeba przy ostrych wiatrach i tak dalej, i tak dalej. No, ale w każdym razie warto zobaczyć, jak to się dzieje. Ground handling, trzymacie glajta i ściągacie jedną taśmę A. Łamiecie ją i wtedy zamyka się i zobaczycie, co się dzieje. Okazuje się, że to nie jest koniec świata. To jeszcze nie spada, bo on się trzyma na połówce, tam się skręci i dopiero się zwali. Ale warto to zobaczyć. No. Następnym ćwiczeniem, które naprawdę warto zobaczyć, to sobie zmierzycie swoje sterówki. Trzymacie ground handling do góry i zaciągacie sterówki. Ale to trzeba dość szybko, bo jak zrobicie powoli, to nie zobaczycie tego momentu. Trzeba dość szybko, czyli najpierw ściągacie je do klatki piersiowej. I wracacie. Ok, nic się nie dzieje. Można też pewnym ruchem do przodu, żeby ono nie spadło, prawda? Następnym razem do pasa, nic się nie dzieje. I w pewnym momencie i skrzydło już nie wróci. I to jest ten moment przeciągnięcia i będziecie wiedzieli, że to jest głębokość waszego skrzydła, której nie należy się zbliżać, chyba że lądujecie, prawda? Natomiast w powietrzu nie. Jeżeli przy ground handlingu to skrzydło wam poleci i ono już nie wróci, to zapamiętajcie głębokość dłoni, gdzie to było. I w czasie lotu, czyli powyżej 3 metrów, unikać tej głębokości, symetrycznie oczywiście, prawda? Bo w skręcie to czasami można dopalić mu nieźle, nie? Chociaż ja jestem za tym, żeby raczej nie dopalać, dlatego że każdy skręt to jest hamowanie i utracenie prędkości. Ale to już technika lotu, to już będzie sprawa inna. Także to są te ćwiczenia. Być może ja je wysypałem bardzo szybko, ale sobie z tego filmu później obejrzycie spokojnie, wynotujecie, które zabawy warto sobie wziąć na stok i się pobawić i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, przeskoczymy przed orkiestrę. Czyli powiem wam, bo musicie to wiedzieć, bo tak jak mówisz, u ciebie są tylko pochylone stoki i jak zaczniesz ground handling robić i możecie tam zabrać i tak dalej, i tak dalej. Więc tak. I cały czas silny wiatr. I cały czas silny wiatr. No, zasada numer jeden, żadnych gwałtownych ruchów. Po pierwsze, to są strugi. One, żeby zadziałały, to potrzebują czasu, sekunda, półtorej. Także żadnych panicznych, gwałtownych ruchów. Ocena sytuacji. Druga sprawa, jeżeli nie jesteś jeszcze w lataniu, a nie jesteś, a zdarzy ci się, że nagle znajdziesz się w powietrzu w takich innych sytuacjach, to musisz wykuć sobie i ćwiczyć to, dajesz ręce do góry, skrzydło, nie ma żadnego sterowania, dajesz ręce do góry i patrzysz, co się dzieje. I to obowiązuje tak samo, gdyby cię zabrało tyłem, czy zabrało przodem, czy cokolwiek. Ono wchodzi w ślizg i ma swoją stabilną sytuację. Unikasz wtedy wszelkich innych rzeczy. I przykładowo dzieje się tak, że robisz sobie ground handling,
coś się bawisz i nagle cię zabrało. Jest chwila czasu, gdyby to zabieranie było takie, no, powiedzmy do 2-3 metrów, że możesz go przyciągnąć. Przeciągnięcie to jest zeskok z balkonu. Jeżeli zrobisz go na drugim piętrze, przeciągnięcie, to jest zeskok z drugiego piętra. To jest niezdrowe. Możesz przeciągnąć skrzydło, powiedzmy, na pierwszym piętrze, dlatego że to nie będzie taki zeskok jak z balkonu, bo on cię zawsze troszkę schamuje. Niemniej jednak zawsze pamiętaj, że cokolwiek przeciągasz, to lecisz do tyłu i to jest bardzo niemiłe. W związku z tym ja jestem za tym, że tak, do pewnej wysokości, gdyby cię nagle cię podrywało, to od razu momentalnie możesz zaciągnąć, ale jak zobaczysz, że to nie działa, idziesz w górę, powolutku, delikatnie odpuszczasz ręce i patrzysz, co się dzieje. Może się tak zdarzyć, a najczęściej tak się zdarza, że to cię podrywa i idziesz w bok. A jak idziesz w bok, to idziesz wahadłem w ziemię. No, zasada tu już działa, odruch prawidłowy, normalny odruch, czyli jak mnie ciągnie w prawo, to lewa sterówka, jak mnie ciągnie w lewo, to prawa sterówka i tak dalej, i tak dalej. Żeby to wahadło złagodzić, troszkę zniwelować, żeby z tego wahadło nie poszło. Dlatego, że nie wierzę w taki przypadek, że bawisz się w ground handling i cię zabiera i sobie lecisz prosto i wszystko jest dobrze. No, tutaj w ogóle nie ma problemu, gdyby tak było. Bo jeżeli sobie lecisz prosto, odpuszczasz te sterówki, bo pamiętasz, już na tym drugim piętrze już koniec zabawy, już sterówki idą do góry i on cię zabiera. No, niech cię zabiera nawet w jakimś kierunku, który jest dla ciebie nieciekawy, w stronę lasu. Wtedy sterujesz, czyli prawa w prawą, lewa w lewą. Tu jest ciężko na początku nad tym zapanować, ale trzeba pamiętać, że jeżeli sterujesz, to druga ręka jest na zero, jest do góry. Nie ma tak, że skrywisz sobie prawą, a teraz idę w lewą. No to teraz w lewą. Sorry, właśnie przeciągnąłeś skrzydło. Nie. W prawą, w lewą. No, taka sytuacja. Natomiast najwięcej wypadków przy zabawie, przy ground handlingu na pochyleniu, dlatego nie powinno się ground handlingu robić na pochyleniu, jest tego typu, że klient jest zabierany i następuje wahadło, czyli złożenie połówki albo skrzydło od razu jest zabierane w bok. I to jest coś takiego, że on odchodzi od stoku i wraca do tego stoku. Oczywiście z dużą pytą i tak dalej, i tak dalej. No więc, tak jak mówię, jeżeli jest szansa, że widzisz, co się dzieje, że idziesz w prawo, to dajesz lewą. Jeżeli idziesz w lewo, to dajesz prawą. Ale ogólnie zasada jest taka, że jak cię machnie i wracasz do ziemi i widzisz, że ta trawa ci rośnie, to ściągasz obie sterówki w dół, bo musisz schamować to uderzenie w to wahadło. Bez względu, czy to jest prawa, lewa, czy prawa, lewa i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że wszystkie lądowania w zasadzie powinny się kończyć przyciągnięciem, dlatego, że skrzydło ma postępową i trzeba go zatrzymać i wtedy sobie stajesz. Jak zobaczycie te testy moje, to ja tak robię. I raczej z dobiegu się nie podlatuje. Ja mówię o sytuacji, no oczywiście może być bardzo szybki wiatr i idziesz pod wiatr i praktycznie lądujesz pionowo. No, też wam dam taki przykład, też lądowałem, jest gdzieś na filmie coś takiego. Ale w większości przypadków to ono ma postępową, w związku z tym trzeba go zatrzymać. I to zatrzymanie, to przeciągnięcie jest jednorazowe, no nie można go powtórzyć. No, no i przede wszystkim trzeba go zrobić na tej wysokości, gdzie już dojdzie do ziemi. Wiesz, no, to jeszcze wam kiedyś puszczę film, ten co mi Olo przysłał, no to on z 4-5 metrów zaczął podchodzić do lądowania, ściągał i przyciągnął na 4 metrach i grzmotnął, no. Wprawdzie mu się nic nie stało, ale grzmotnął. Dlatego, że proces lądowania, przyciągnięcia jest one way ticket, tego już się nie cofa. No możesz cofać będąc na 20-30 metrach, ale nie na 5-6 jak podchodzić do lądowania, nie? Dlatego bardzo groźne są takie lądowania, jakie miałem na Krystiana Glajcie, że sobie podchodzi do lądowania, jestem na 2 metrach, ja zaczynam ściągać, a on idzie do góry. No i teraz co? No to ja ciągnę dalej, przyciągam i spada mi się tłukę, nie? Nie, wtedy ja go popuszczam, on odzyskuje prędkość, powtarzamy jeszcze raz to samo.
No i to przeciągnięcie robimy przed samą Ziemią. I czy je robimy do lądowania prawidłowo, czy do ratowania własnego życia, to robimy to przeciągnięcie, bo zamieniamy wtedy ślizgacz w spadochron. Mamy na to bardzo mało czasu, bo on szybko z tego przeciągnięcia zrobi się szmata. Także mamy tam, no nie wiem, rzędu, nie chcę tego określać, ale to jest takie uderzeniowo w takich sytuacjach. Dlatego też mówię, żeby też na ground handlingu sobie poćwiczyć to przeciągnięcie. Możesz na przykład ćwicząc ten na swoich górkach robić taki wstęp do startu. Przykładowo masz taki w miarę łagodny popołudniowy wiaterek, już widzisz, że on się ślizga i się odrywa. Dobra, niech cię zabierze. On jeszcze nie ma prędkości trymowej. Niech cię zabierze na metr, półtora i wtedy buch, sterowy do końca. I trzymaj, tego nie puszczaj. Bo jak puścisz, to on wtedy zrobi nura i cię z wahadła uderzy. A jak go przytrzymasz na metrze, półtorej, to on wtedy... I nawet gdyby się złożył, to się na pół metrze, na metrze się złoży. To jest tak, jakbyś z krzesła zeskoczył, wiesz, no. Z tym, że osobiście wolałbym, żebyś tego nie robił specjalnie. No, ale mówię ci, że taka jest sytuacja. Okej, okay. Dobra, okej. Słuchajcie, no to sobie przejrzycie ten materiał, spróbujecie, kto ma glider, to sobie poćwiczy i tak dalej, i tak dalej. I na następnym spotkaniu weźmiemy się za wszystkie te etapy i czynności, jakie robimy przy starcie. Oczywiście będziemy musieli sobie to podzielić na kategorie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja tu wyraźnie nie będę naciskał, jak macie startować. Czy przodem, czy z obrotem, czy tyłem i tak dalej, i tak dalej. Bo musicie podchodzić do startu. Wasze ciało, ono czyni to, co jest potrzebne w danej chwili. Natomiast skoncentrowani jesteście na uruchomieniu czaszy od podniesienia do ziemi do wypełnienia przejścia tej fazy oporowej i wejście w ślizg. I teraz jest kwestia, co kto lubi i jak to dobierze. Oczywiście ja wam będę podpowiadał, że tak jest lepiej i tak dalej, i tak dalej. Ale dlaczego, jeszcze raz powtarzam, to robię? Dlatego, żebyście się nie przywiązali do jednego sposobu startowania. Żebyście mieli tą płynność, że w każdej chwili możecie zmienić i tak dalej, i tak dalej. No i sobie omówimy sobie to pod kątem takim spełniania się kompilacji różnych dwóch warunków, terenowo i prędkości wiatru, czyli będziemy mieli zero, łagodny stok, silny wiatr, łagodny stok, zero, duża pochyłość, zero, silny wiatr, duża pochyłość, to już będą cztery kombinacje, do tego jeszcze dojdzie klif. Klif to jest ważne, bo ten klif to nie musi być nad morzem. To może być taki próg, jak jest na przykład na Lendaku na Słowacji. Jest płasko, płasko, a później bum, zapadka. No i klif, łagodny wiatr i szybki wiatr. I klif, jak do tego podejść. I to sobie wszystko rozłożymy i powiem wam mniej więcej, co się dzieje, jakie czynności. I sobie to obgadamy wszystko pod kątem teoretycznym. Zaraz za tym przejdziemy jeszcze później do podejścia do lądowania, czyli jak ocenić teren, jak wykryć kierunek i jaki wybrać lądowania, no i jak to będzie z tą celnością. I sobie to wszystko obgadamy, oczywiście teoretycznie, ale będziecie już mieli pewne pojęcie w aspekcie aerodynamiki paralotniej, czyli jak ona się zachowuje i tak dalej, i tak dalej. I to będą rzeczy, które będą bardzo ważne, dlatego że podejrzewam, że tam będziecie się wyślizgiwać trochę i próbować, kto będzie miał sprzęt, będzie coś tam próbował i tak dalej, i tak dalej. Osobiście wolałbym, żebyście cierpliwie poczekali do momentu, kiedy wejdziemy w dział techniki sterowania, reakcji skrzydła, jakie są rodzaje sterowania, jak ono reaguje, co się dzieje, czego się spodziewać i tak dalej, i tak dalej. Jak to wszystko przelecimy, to dopiero wejdziemy do działu, co się dzieje niedobrego ze skrzydłem i jak my to wykorzystamy. Albo te same rzeczy, które się dzieją niedobre, my je
prowokujemy i dlaczego je prowokujemy, jakie mają zastosowanie albo nie mają zastosowania i tak dalej, i tak dalej. Nie mówię o jakichś, że będziecie tam kiedyś tam próbowali jakiś taki bardzo niebezpieczny zamknąć, ale dawam to pewne pojęcie, w co wchodzicie i powiedzmy, jak już zaczniecie latać, będziecie wybierać w miarę dobre warunki, a później troszkę ostrzejsze. No, możecie nabrać apetytu na przykład na pójść na jakiś SIF nad jeziorem, czy sobie pojechać i wtedy będziecie od sonarnamiki widzieli, co się dzieje. No. Ja dzisiaj oglądałem, bo zbierałem materiały, bo ktoś mi tam coś podesłał i dostałem całą serię SIF-u jednego przypadku, co najmniej w 6 filmach, że przy SIF-ie, czyli przy tych symulowanych sytuacjach awaryjnych, robili zamknięcie, wchodzili spirale i skręcały im się linki. I we wszystkich filmach, 6 filmów, goście pozwalali sobie zakręcić linki ze ściągniętymi sterówkami. No. Kurde, no dziecinada totalna. No ja nie wiem jak oni byli uczeni przez instruktorów, bo cokolwiek się dzieje, zaczyna się załamanie, czy cokolwiek się dzieje i cię zaczyna skręcać w taśmę, trzeba szybko podnieść ręce, bo jak ci zablokuje skrzydło w pozycji zaciągniętym, to tak jakbyś miał zablokowane, wiesz, no, w pozycji przeciągnięcia, to skrzydło już nie wróci do życia, nie masz szans, nie? A jak ono ma puszczone, to cię zakręci, otworzy się i ono sobie leci. No owszem, ty lecisz w różnych pozycjach, bo jesteś 5 razy zakręcony. Ta siła odkręcania jest tak mała, że praktycznie ona cię nie odkręci. Musisz gdzieś tam sięgać i sobie obracać, ale skrzydło leci. Nie upada, leci. Dlatego, bo nie ma zaciągniętych sterówek. No i SIF-y nie SIF-y, ale mnie się wydaje, że przede wszystkim na tych SIF-ach powinni uczyć jednego. Coś się pieprzy, szybko trzeba podnieść ręce, szczególnie jak się skręca. Bo tak jak mówię, 1-2 obroty te sterówki jeszcze chodzą, ale 3 obroty stają i koniec. A nawet był taki jeden fajny przypadek, że jemu się skręciły te sterówki 2 razy i przez radio gość mu mówi: lewa, 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 ściągaj lewą, żeby wstrzymać spirale, bo on wszedł w takiej spirali, nie? No to gość pociągnął tą lewą i ona już tak została. Także wszedł już w tą spiralę, już absolutnie, no. No i było jeszcze śmiesznie, bo oczywiście rzucił zapas, no i w tej spirali ten zapas mu wpadł w czaszę. Gość był na tyle jeszcze trzeźwy, że wyciągnął z tych linek ten zapas i go rzucił z powrotem w bok. Oczywiście wszystko się odbywało nad jeziorem i jemu tylko chodziło o to, żeby się nie wykąpać, prawda? Ale niemniej jednak ja myślę, że mając pewne podstawy aerodynamiki i pewne zasady działania, to nawet na SIF-ach, jak jesteś przygotowany, to dlaczego masz startować od zera? Dlaczego masz wykąpać się 3 razy i za 4 ci powiedzą: wiesz co, jak cię zwija, to podnoś ręce. A mógłbyś mi to powiedzieć 3 razy wcześniej, to bym nie suszył glajta 3 razy, prawda? I nie pakował się i tak dalej, i ryzykował i tak dalej, i tak dalej. Dobra, to taka anegdotka. Dziękuję. Słuchajcie, przejrzyjcie sobie materiał. Ja jestem do dyspozycji, także w każdej chwili możecie do mnie coś pytać odnośnie tam różnych rzeczy, szczegółów i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście polujemy na sprzęt.